Andrzej Maj został nowym starostą kraśnickim. Do pokoleniowej zmiany na tym stanowisku doszło 29 sierpnia podczas najzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Radni przyjęli rezygnację Tadeusza Wojtaka i wybrali nowego starostę oraz zarząd powiatu. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia. Uprzejmie informuję, że składam rezygnację z zajmowanego stanowiska starosty kraśnickiego w związku z nabyciem uprawnień do świadczeń emerytalnych. Z wyrazami szacunku, Tadeusz Wojtak. W podpunkcie A zasygnalizowałem Państwu projekt uchwały, który Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniami na sesji. I jest to projekt w sprawie przyjęcia rezygnacji starosty kraśnickiego. W tym momencie chciałbym poprosić pana Tadeusza Wojtaka, starostę kraśnickiego, o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wyrażam zadowolenie, że mimo okresu wakacyjnego jest tak liczne audytorium na dzisiejszej sesji. Sesji, która w mojej biografii zawodowej niewątpliwie jest wydarzeniem historycznym. Otóż, Szanowni Państwo, istotnie w dniu 26 sierpnia złożyłem rezygnację z pełnionej funkcji, kierując się dwoma przesłankami. Po pierwsze, tak jak wspomniałem w złożonym piśmie, to jest upływ czasu nieubłagalny, nabycie uprawnień do pełnych świadczeń emerytalnych i czas na odpoczynek. Drugą przesłanką jest to, że jak Państwo wiecie, od pewnego okresu czasu powstał spór wewnątrz organizacyjny naszej organizacji PSL-owskiej na okoliczność potrzeby dokonania zmian. I nie ukrywam, że był duży podział organizacji, różnica zdań. I w tej sytuacji doszedłem do wniosku, że nie czas na spory, na waśnie, bo bieg wydarzeń w powiecie nie pozwala na taką sytuację, żeby prowadzić wewnętrzne wojny, wewnętrzne walki, tylko czas na budowanie. I stąd też, Szanowni Państwo, ten krok do tyłu uczyniony przeze mnie, wyrazem czego niewątpliwie jest złożona rezygnacja. Dlatego też proszę Wysoką Radę o jej przyjęcie. Chcę powiedzieć, że funkcję starosty kraśnickiego pełnię ponad 11 lat. Jest to ponad 1/4 mojej ogólnej pracy zawodowej. Cieszę się ogromnie, że przypadł mi zaszczyt, że po ostatniej reformie administracyjnej w dniu pamiętnym do końca mojego życia, 10 listopada poprzedniego wieku, 1998 roku, wybrany zostałem na sesji Rady Powiatu pierwszym starostą powiatu kraśnickiego. Bardzo sobie to cenię. Było to ogromne wyzwanie, ale przy tym również i zaszczyt. Cieszę się również, że w dniu 23 listopada tegoż roku miałem możliwość odebrania aktu przekazania uprawnień administracji rządowej na rzecz tworzącego się samorządu powiatowego na Zamku Królewskim w Warszawie. Było to niewątpliwie historyczne wydarzenie.
Od tego momentu rozpoczęliśmy prace związane z tworzeniem nowego organizmu, z tworzeniem administracji zespolonej powiatu, z budowaniem nowych więzi w tym nowym organizmie, bo przypominam, że on został utworzony na bazie gmin z dawnego województwa lubelskiego i z dawnego województwa podkarpackiego, przepraszam, tarnobrzeskiego na tamten czas. Budowanie więzi komunikacyjnych, gospodarczych i społecznych. Tak jak powiedziałem, był to czas szczególny, trudny, ale mam wielką satysfakcję, że otoczony byłem wspaniałymi ludźmi, począwszy od ówczesnej Rady Powiatu, chociaż ona wówczas liczyła nie tak jak dzisiaj, 23 radnych, a było to wtedy 40 radnych, było to znacznie więcej. Jak również cenię sobie pracę ówczesnego zarządu, a przede wszystkim to, że mogliśmy utworzyć i zespolić tą administrację, powołać jednostki organizacyjne, służby inspekcji i straży. I od tego momentu zaczęła się budowa, ułożenie hierarchii, gradacji spraw i problemów, nad którymi trzeba było pracować i skutecznie realizować, bo takie było zapotrzebowanie naszej społeczności lokalnej, tego nowego, nowo utworzonego organizmu. Jak wiadomo, najważniejsze obszary działalności w powiecie to edukacja, to ochrona zdrowia, to drogi powiatowe, to także szeroko rozumiana pomoc społeczna. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten pierwszy rozdział, edukację, wiadomo, że powiat prowadzi szkoły ponadgimnazjalne. Przejęliśmy niezbyt ciekawą spuściznę, rozpoczęte niezakończone inwestycje. Mam tutaj na uwadze miasto gmina Nopol, budowany kamień węgielny pod budowę obiektów szkolnych w Annopolu. Następnie zespół szkół numer 3, halę gimnastyczną, która miała być obiekt, który miał być przeznaczony pod pływania. Mówiło się o tym, że to straszydło. I trzeba było podjąć wyzwania na okoliczność kontynuacji tych budów. I tak się szczęśliwie ułożyło, że byliśmy poważnym partnerem, jeżeli chodzi o zespół szkół w Annopolu. I udało się wybudować piękny zespół obiektów, nie tylko dydaktycznych, ale piękną salę. Także i w tym czasie, w tym zespole, to straszydło, ten obiekt, który był przeznaczony pod pływanie, również został zagospodarowany po dzień dzisiejszy, który służy działalności sportowej. W tym czasie także wybudowany został budynek, sala gimnastyczna w ośrodku szkolno-wychowawczym w Olbincinie. Idąc, Szanowni Państwo, dalej, jeżeli chodzi o ten rozdział, to potrzeba było realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych. Kolejnym przedsięwzięciem to budowa, a właściwie remont sali gimnastycznej w zespole szkół numer 1 w Kraśniku. I sztandarową inwestycją w tym zakresie to jest Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji, ten budynek w tym zespole. Po drodze nie ulega wątpliwości, że powiat jeszcze też partycypował w budowie sali gimnastycznej w Zakrzówku.
Szanowni Państwo, edukacja to nie tylko obiekty sportowe, ale w tym okresie czasu chcę powiedzieć, że nastąpiły radykalne zmiany, jeżeli chodzi o podwyższenie poziomu edukacji, że w tym czasie realizowaliśmy wiele projektów tak zwanych miękkich po to, żeby wyrównować szanse edukacyjne naszej młodzieży. Również bardzo sobie cenię, że nasze szkoły, nasi dyrektorzy i cała wspólnota szkolna podejmowała wspaniałe inicjatywy pod kątem dostosowania kierunków edukacji do potrzeb rynkowych. Wyrazem tego niewątpliwie są sprawy związane z innowacją pedagogiczną i przecież w tym rozdziale tak zrobiono wiele w zakresie szkolnictwa zawodowego, jak również i szkolnictwa specjalnego, bym powiedział, czyli powstania tak zwanych klas mundurowych. Bardzo sobie to cenię, bo dzisiaj wygrywa ten, kto wychodzi naprzeciw tym szczególnym rozwiązaniu. Dlatego też chciałbym pokłonić się tutaj wszystkim Państwu, dyrektorom, za współpracę na tym obszarze, że uczyniliśmy naprawdę wiele. Kolejnym obszarem, o którym wspomniałem, to jest ochrona zdrowia. Tu, Szanowni Państwo, powiat spuścizny, jaką zastał, no była ona złożona, szpital rozczłonkowany w dwóch miejscach naszego miasta, cykająca bomba zegarowa w postaci kotłowni. I tu chcę powiedzieć, że również uczyniony został bardzo radykalny krok naprzód, a mianowicie dokonano modernizacji całej sieci ciepłowniczej szpitalu, termomodernizacji obiektów i wyposażono szpital w nowoczesny sprzęt medyczny. Dzisiaj jeszcze jest realizowana poważna inwestycja, poważne przedsięwzięcie, modernizacja bloku operacyjnego. Szanowni Państwo, uważam, że to jest moment taki, gdzie o tych sprawach trzeba powiedzieć, bo na co dzień nie dostrzegamy, a nie wszyscy radni funkcjonują od początku utworzenia powiatu po ostatniej reformie administracyjnej. Uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, tak jak wspomniałem, został uczyniony radykalny krok naprzód i dzisiaj szpital już wypełnia zupełnie inną rolę i ten potencjał, który posiada, to już jest na potrzeby obecnej chwili. Kolejnym obszarem, o którym wspomniałem, to jest drogownictwo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o drogi, powiat administruje siecią ponad 400 km dróg. Też przyjęliśmy nieciekawą spuściznę i przypominam, że od początku powstania powiatu staraliśmy się w ramach poprawy połączenia komunikacyjnego realizować poważne zadania inwestycyjne. I tu przypominam sobie, budowaliśmy drogę Studzianki Boża Wola. Rozpoczęta została budowa drogi z miastem i gminą Anopol. To jest Miszek Kosin. Następnie udało nam się również po wielkich staraniach połączyć powiat kretnicki z powiatem lubelskim. Droga Zaleście-Białowole. Szanowni Państwo, w tym obszarze również
staraliśmy się korzystać w jak największej ilości ze środków zewnętrznych. Cieszę się, że z takich środków skorzystaliśmy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i tu udało się zmodernizować ważne ciągi drogowe Zakrzówek Strzyżewice, że tutaj udało się również zmodernizować drogę na terenie gminy Krzywnik, Marnopole Budki, a także miasto Kraśnik, ulicę Słowackiego do ulicy Makurzyńskiego i wiele innych ważnych zagadnień. Takim sztandarowym, Szanowni Państwo, projektem, który udało nam się zrealizować, to jest tak zwany megaprojekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Modernizacja ciągu drogowego Księżomierz-Annopol, ponad 10 km. Bardzo sobie cenię, że ten ciąg drogowy również został zmodernizowany i służy społeczeństwu. Uważam, że nie można, Szanowni Państwo, pominąć ważnego faktu, bo zwykle się mówić, że sukces ma wielu chrzestnych ojców, a mianowicie udział powiatu w rozpoczęciu budowy kraśnickiej obwodnicy, która to temat nie schodził z programów wyborczych wielu kadencji i do różnych wyborów. I przypominam sobie rok 99, gdzie tutaj z obecnym przewodniczącym zabiegaliśmy mocno o wizytę dyrektora generalnego Dyrekcji Dróg, Budowy i Autostrad w Warszawie. Taka wizyta została złożona w maju 99 roku, o którą jeszcze raz podkreślam, trzeba było zabiegać. Ówczesny dyrektor, wizytując Kraśnik, spotkał się później w powiecie z nami w zarządzie i powiedział: odjeżdżam do Warszawy z przekonaniem, że w Kraśniku obwodnica jest konieczna. Po przyjeździe zlecam opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych. Szanowni Państwo, proces. Ale chcę powiedzieć, że od tego momentu zaczęły się prace przygotowawcze do budowy tak ważnego, historycznego przedsięwzięcia inwestycji, która kosztowała w sumie ponad 130 milionów. Szczęśliwie się ułożyło, że wtedy, kiedy trafiły środki zewnętrzne, środki unijne, powiat kraśnicki był przygotowany pod względem dokumentacji, bo też i miasto Kraśnik i powiat uczestniczył w wykupie gruntów. Więc uważam, że to jest bardzo poważne osiągnięcie, a przy tym również chciałbym serdecznie i gorąco podziękować za współpracę z samorządami miast i gmin powiatu kraśnickiego, bo to wszystko, co robiliśmy, jeżeli chodzi o te poważniejsze przedsięwzięcia w ramach modernizacji budowy ciągów drogowych, to przy znaczącym partnerskim udziale samorządów gminnych. Wychodziliśmy zawsze z założenia, że możemy się różnić do momentu wyborów. Po wyborach czynimy wszystko, ażeby jak najwięcej uczynić na rzecz lokalnej społeczności. Także chcę się pokłonić samorządom gmin, miast za tą wspaniałą współpracę i to zrozumienie. Szanowni Państwo, poważny krok został uczyniony również, jeżeli chodzi o naszą szeroko rozumianą pomoc społeczną. Powstały, wiadomo, takie instytucje jak PCPR, że nasze domy pomocy społecznej w tym okresie czasu gruntownie się przeobraziły, dostosowały się do standardów i dzisiaj świetnie prosperują. Problem z pensjonariuszami się pojawia, ale to jest zupełnie inna jakość. Cieszę się również, że bardzo rozsądna decyzja podjęta została
w sensie zmiany lokalizacji środowiskowego domu samopomocy, bo pierwsza lokalizacja, chcę powiedzieć, że była nieszczęśliwa, bo była nakierowana tu, gdzie dzisiaj mamy przychodnię specjalistyczną, a w ramach zamiany z miastem otrzymaliśmy wspaniały obiekt, który został adaptowany. No i dzisiaj mamy pięknie funkcjonujący dom, środowiskowy dom samopomocy, gdzie się mieści PCPR, zespół orzekania. Kompleks dla tego typu instytucji. Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie na taką długą refleksję, gdyż uważam, że to jest taki moment na podsumowanie, na podziękowanie, bo ja nie przypisuję sobie, że są to moje dokonania. Szanowni Państwo, są to dokonania wspólne poszczególnych rad, poszczególnych zarządów i jednostek organizacyjnych, całej administracji zespolonej, z którą przypadło nam te zadania realizować. Dlatego też chciałbym pokłonić się i serdecznie podziękować za tą wspaniałą współpracę, za to zrozumienie radnym obecnym i poprzednich wszystkich kadencji, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność pracować. Chciałbym również serdecznie podziękować zarządowi powiatu, obecnemu, poprzednim zarządom, którymi kierowałem, za akceptację moich pomysłów, wspólnych pomysłów, wybieranie celów i dążenie do ich realizacji. Jest to wielka sprawa i tylko przy zrozumieniu, współpracy, harmonii można takie przedsięwzięcia realizować i to sobie bardzo cenię. Szanowni Państwo, na tą chwilę chcę powiedzieć, wbrew różnym opiniom, że powiat jest w dobrych uwarunkowaniach. Przede wszystkim, co jest ważne i o czym już mówiłem i z tego bardzo się cieszę, że na ile było możliwe, zawsze by się chciało więcej, ale skutecznie sięgnęliśmy po środki zewnętrzne, z różnych źródeł, gdzie trzeba było wziąć kredyty, ale to też były momenty historyczne i nie można było być obojętnym, żeby po te środki nie sięgnąć. A przecież te środki przyjęte, wbudowane, posłużyły rozwiązaniu wielu problemów społecznych i naszej społeczności służą. Że, szanowni Państwo, dzisiaj mamy taką sytuację, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące. Mamy wypracowaną nadwyżkę, poprzez którą możemy realizować pewne przedsięwzięcia. I chociażby do takich przedsięwzięć należy, że nie chcieliśmy za bezcen sprzedać majątku zbędnego w powiecie, ale wygospodarowaliśmy znaczącą kwotę na modernizację, na właściwie odnowę dróg w roku bieżącym. Że również wygospodarowaliśmy środki na wkłady własne do realizacji ważnych projektów, a mianowicie to, co już mówiłem, modernizacja bloku operacyjnego w szpitalu. Jest to poważny wkład powiatu, wkład własny, a także wkład do budowy infrastruktury systemu informacji przestrzennej. Nasz udział też w wysokości 300 tysięcy złotych. Jak również i ten program
szwajcarski, który jest realizowany przez DPS w Gościerach. Dlatego też, Szanowni Państwo, mimo tego, że trzeba było podejmować wcześniej niezbyt sprzyjające decyzje dla pracowników, ale szczególnie jeżeli chodzi o rok ubiegły, no ale mam naprawdę świadomość, że to takie decyzje były potrzebne i pozwoliły nam na ustabilizowanie sytuacji finansowej. Mało tego, uważam, że to też był sprawdzian pod kątem utożsamiania się wielu załóg naszych jednostek organizacyjnych, utożsamiania się z zakładem pracy, z jego aktualnym funkcjonowaniem, jak również i z jego przyszłością. I to jest wielką sprawą. Szanowni Państwo, co jest bardzo ważne? W tym okresie czasu, o czym wspomniałem, udało nam się ogromadzić wspaniały potencjał kadrowy, zarówno jeżeli chodzi o starostwo powiatowe, jak również i jednostki organizacyjne. Te kadry ciągle są doskonalone, a żeby można było podołać nowym wyzwaniom, sprostać tym wyzwaniom i jak najlepiej realizować zadania na dziś i w przyszłości. Dlatego też, Szanowni Państwo, uważam, że tutaj nowe kierownictwo będzie miało dobrą sytuację i nie musi prowadzić weryfikacji i zmian. Więc, Szanowni Państwo, taka przydługa refleksja, ale wybaczcie, jeszcze raz podkreślam, uważam, że w tym właśnie momencie historycznym, ważnym dla mnie, ważnym również i dla Rady Powiatu, no nie sposób było tego nie powiedzieć, nie sposób było tego nie przypomnieć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za współpracę i wyrażam przekonanie, że ta współpraca będzie trwać dalej, bo zostaję dalej radnym, na ile mi pozwoli zdrowie, czas będę się starał jak najlepiej służyć społeczności lokalnej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Tadeuszowi Wojtakowi, staroście kraśnickiemu. Przystępujemy teraz do przegłosowania uchwały Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji starosty kraśnickiego. Na podstawie artykułu 31a ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity Dzienniku Ustaw z 2013 roku, pozycja 595, Rada Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się rezygnację pana Tadeusza Wojtaka z funkcji starosty kraśnickiego, co jest jednoznaczne z przyjęciem rezygnacji Zarządu Powiatu w Kraśniku w składzie: pan Tadeusz Wojtak, starosta kraśnicki, pan dr Jarosław Czerwice, starosta kraśnicki, pan Andrzej Maj, członek zarządu, pani Agnieszka Orzeł-Depta, członek zarządu, pan Stefan Stachula, członek zarządu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie i panowie radni, kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Kto z państwa radnych jest przeciwny?
Stwierdzam, że Rada Powiatu większością głosów przy 3 głosach wstrzymujących przyjęła rezygnację pana Tadeusza Wojtaka z funkcji starosty kraśnickiego, tym samym przyjęła rezygnację zarządu powiatu kraśnickiego. Panie i panowie radni, pozwólcie, że w tym momencie przekażę prowadzenie obrad koledze przewodniczącemu, natomiast sam poproszę się albo pana przewodniczącego o głos. Panie starosto, panie Tadeuszu, w imieniu klubu radnych PSL, w imieniu swoim, w imieniu państwa radnych chciałbym w tym momencie złożyć panu najserdeczniejsze podziękowania za 15 lat pracy, 15 lat służby w samorządzie powiatowym przez cały czas trwania tego samorządu. Jak pan zauważył, 11 lat z tego to służba na stanowisku starosty. Jeden z klasyków współczesnej polityki polskiej powiedział kiedyś, za co dostał srebrne usta, że mężczyznę poznaje się nie tylko po tym, jak zaczyna, ale przede wszystkim po tym, jak kończy. Chciałbym powiedzieć, że całe te 15 lat, a więc i początek, i zakończenie, jest dowodem wysokiej klasy politycznej, wysokiej kultury i taktu osobistego. Chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie pogratulować dokonań i osiągnięć. Miejsce, w którym się znajdujemy, szczególnie nadaje się do tych gratulacji, bo można powiedzieć, że klamrą spina pierwszą kadencję i tę salę, w której się znajdujemy wraz z salą sportową, jak również Powiatowe Centrum Sportu nieco dalej, które jest zwieńczeniem ostatniej kadencji. Z tego powodu szczególne gratulacje również dla pana chcielibyśmy złożyć. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować jako przewodniczący Rady Powiatu tej kadencji, pierwszej kadencji, za wysoką kulturę i takt we współpracy z Radą Powiatu. Chciałbym podziękować za współpracę zarówno z Radą Powiatu, z biurem. Chciałbym podziękować również za współpracę z kierowanymi przez pana urzędnikami starostwa powiatowego. Jak pan był uprzejmy stwierdzić, pozostaje pan jako radny, być może jeszcze w innej funkcji. I dlatego też na nowy etap tej kariery zawodowej, na nowy etap życia, chciałbym panu złożyć najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, ludzkiej życzliwości i realizacji tego, co jeszcze zechciałby pan zrealizować. Jeszcze raz za te 15 lat dziękuję, gratuluję, najlepiej jak potrafię, życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu za głos. Panie starosto, gratulujemy wszystkich osiągnięć i dokonań. Dziękujemy serdecznie za te wszystkie lata pracy i współpracy z nami oraz życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszej owocnej pracy na rzecz powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panie starosto, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chcielibyśmy panu serdecznie podziękować za dotychczasową owocną współpracę i życzyć wszelkiej pomyślności zarówno w sferze samorządowej, jak i w sferze osobistej. I tutaj przede wszystkim wiele sił i dużo, dużo zdrowia. Dziękujemy i życzymy jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję.
Udzielam głosu panu Eugeniuszowi Pelakowi. Panie starosto, świat się nie kończy. Być może akurat się zaczyna coś nowego, ciekawszego. Powiem tylko w zasadzie od siebie, że mogę powitać w klubie emerytów pana Tadeusza w tym momencie. Powiem od siebie jeszcze to, że pracy jest dużo więcej niż było. Na pewno nie zabraknie jej. Natomiast na kanwie tych podziękowań tak się złożyło, że również od samego początku pracowaliśmy razem w tym powiecie. Często mieliśmy odmienne zdania, ale jestem głęboko przekonany o tym, że mieliśmy coś wspólnego. Troska o powiat kraśnicki. I za to wszystko, za tą współpracę, za te częste dyskusje, w wyniku czego może wypracowaliśmy jakieś wspólne czasami rozwiązania, za ten trud, za ten czas poświęcony, za ten długi okres życia, który akurat pan poświęcił pracy powiatu. W imieniu klubu radnych PiS-u chcemy podziękować i życzyć wszystkiego, co najlepsze. Ja mówię, coś się kończy, coś się zaczyna. Na pewno też coś niegorszego. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i pomyślności. Dziękuję. Udzielam głosu panu Stefanowi Stachula. Panie starosto Tadeuszu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Staropolskie przysłowie powiada: Vox populi, vox Dei. Głos ludu, głosem Boga. Pan Tadeusz jest właśnie naznaczony tym głosem. Ma ogromne poparcie w społeczeństwie. Zasłużył sobie na to. Nie każdy, kto staje w szranki wyborcze, takie osiągnięcie otrzymuje. Jest to wyraz społecznego zaufania, które nie tak łatwo się zdobywa, a jeśli się zdobędzie, jest to wielka rzecz, żeby spełnić to, czego społeczeństwo oczekuje. Pan starosta, moim osobistym zdaniem, spełnił to, czego społeczeństwo oczekiwało, na ile mógł, dzielił to, co było do podzielenia. Tak jak każdy wójt, starosta na dożynkach powiatowych czy gminnych, całując chleb, mówi, że będzie dzielił tak, żeby wszystkim wystarczyło. Na miarę możliwości to czynił. Dzięki mu wielkie za to. Każdy, kto stąpa po tej ziemi, czy chce, czy nie chce, zostawia swój ślad. Pan starosta zostawił wiele takich śladów znaczących, wielkich dla społeczeństwa, o których tutaj była mowa. Ja w imieniu swojego społeczeństwa, swoim własnym, dziękuję, że nasze drogi się spotkały, życiowe. I na ile mogliśmy rozwiązywać problemy społeczne, to rozwiązywaliśmy. Dzięki bardzo za serce, za poświęcenie. I panie starosto, życzę w nowym życiu, już można powiedzieć, bo etap się jeden skończył, drugi się zaczyna. W klubie, w którym ja już jestem, też witam bardzo serdecznie i myślę, że wspólnie dalej będziemy realizować potrzeby, jakie społeczeństwo od nas wymaga. A to moje serce, tu koleżanka Bożenka przekaże za twoje serce. Dziękuję. Dziękujemy. Oddaję głos panu przewodniczącemu Rady, panu Zbigniewowi Gawdzikowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo, pozwolę sobie przejść do podpunktu B naszego porządku obrad, czyli wyboru starosty kraśnickiego. Informuję, że zgodnie z artykułem 27 ustęp 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Przystąpimy zatem teraz do zgłaszania kandydatów na stanowisko starosty kraśnickiego. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Topolski. Szanowni radni, szanowni państwo, spełniając wolę koalicji radnych, w imieniu klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i klubu radnych Platformy Obywatelskiej zgłaszam kandydaturę kolegi radnego Andrzeja Maja na stanowisko starosty kraśnickiego. Kolega radny Andrzej Maj ma 39 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie oraz studiów podyplomowych zarządzanie w agrobiznesie również na tej uczelni i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych skończonych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Od 16 lat kolega radny jest związany z samorządem terytorialnym i mimo stosunkowo młodego wieku ma bardzo bogate doświadczenie w pracy samorządowej. Przez 3 kadencje był radnym w Radzie Gminy Kraśnik, pełniąc funkcję członka zarządu, przewodniczącego Komisji Budżetowej i przewodniczącego Rady Gminy. Od 2010 roku, jak wszyscy wiemy, jest radnym Rady Powiatu Kraśnickiego i jednocześnie członkiem zarządu powiatu. Również w swojej pracy zawodowej kolega Andrzej Maj był związany ze starostwem powiatowym jako kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Od 1992 roku był kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku, a od 2010 roku jest zastępcą dyrektora oddziału regionalnego tej instytucji. Mam przekonanie, przedstawiając ten krótki życiorys, że kolega Andrzej Maj ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do aspirowania na stanowisko starosty. Jego dotychczasowy przebieg pracy i działalności społecznej świadczy, że jest człowiekiem kompromisu, otwartym, prężnym, który może z naszą pomocą wszystkich radnych, również instytucji starostwa, urzędu starostwa, mieszkańców, dać nowe impulsy dla rozwoju powiatu kraśnickiego. Dlatego zgłaszając tę kandydaturę, proszę wszystkich radnych o poparcie. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Chciałem zapytać, czy pan radny Andrzej Maj wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko starosty kraśnickiego? Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, czy państwo radni chcą zgłosić kolejnego kandydata na to stanowisko? Szanowni państwo, głosować będziemy kartami opatrzonymi pieczęcią Rady Powiatu w Kraśniku. Głosowanie, jak wcześniej zaznaczyłem, jest tajne, dlatego poprowadzi je powołana przez Radę i wybrana spośród państwa radnych komisja skrutacyjna. Szanowni państwo, no rzeczywiście jesteśmy w momencie historycznym, bo dokonuje się zmiana pokoleniowa. W jakże pięknym stylu, jak możemy, nie w atmosferze jakiejś buty politycznej, ale w atmosferze spokoju, kompromisu i pokazaniu szacunku dla człowieka, który
dla powiatu zrobił bardzo wiele, podziękować za to, co powiat dzięki starostowaniu kolegi Tadeusza Wójcaka osiągnął. Ja publicznie teraz dołączam się do tych życzeń i deklaruję to, że jeżeli zostanę wybrany, będę chciał z dobrych rad, z doświadczenia kolegi Tadeusza korzystać zawsze, oby tylko on wyrażał taką chęć. Kolega Stanisław Tompolski, przedstawiając moją osobę, mówił o nowych impulsach dla powiatu. Rzeczywiście chciałbym, aby to moje doświadczenie, które zdobywałem w samorządzie gminnym, w Radzie Gminy Kraśnik, moje doświadczenie w samorządzie powiatowym przez te ostatnie 3 lata, jak i doświadczenie, które zdobyłem w pracy zawodowej ostatnie 3 lata, które przepracowałem w Lublinie na bardzo odpowiedzialnym stanowisku. Chciałbym to wszystko i całego siebie oddać dla powiatu kraśnickiego, dlatego, żeby ten powiat rozwijał się dynamicznie, abyśmy w porównaniu z innymi powiatami mogli się poszczycić dobrymi wynikami w tych statystykach, bo naprawdę musimy iść szybko, bo inni idą jeszcze szybciej i po prostu trzeba być naprawdę bardzo aktywny w tych czasach, żeby utrzymać wysoki poziom. Dlatego ja zawsze mówię, że jestem człowiekiem dialogu, nie rewolucji. Także chciałbym uspokoić wszystkich, którzy pełnią funkcję w powiecie, że rewolucji żadnych nie będzie. Oczywiście jestem człowiekiem, który bardzo lubi inicjatywy i ceni ludzi, którzy takie inicjatywy przedstawiają. Będę próbował inspirować właśnie pracowników, kadrę zarządzającą, starostwa, jednostek do aktywności i tak bym chciał być postrzegany jako starosta aktywny, który otwiera się na zarówno poszukiwanie środków finansowych zewnętrznych, tych unijnych, ale też tych naszych wewnętrznych, polskich. Czyli musimy tutaj mocniej otworzyć się na urzędy centralne i taki plan jest, który w najbliższym czasie publicznie Państwu przedstawię. Na pewno jeszcze w tym roku odwiedzi powiat Kraśnik. Mam nadzieję, że z jakimś skutkiem finansowym wiele osób, które mogą powiatowi kraśnickiemu pomóc. Będę chciał właśnie inicjować wśród kadry kierowniczej starostwa jednostek angażowanie się w tak zwane projekty miękkie. Bo budżet powiatu doskonale wiecie, jaki jest i to pozyskiwanie tych drobnych projektów daje nie tylko wymierną wartość dodaną dla powiatu, dla samorządu, ale też daje możliwość uaktywnienia, dorobienia dodatkowych środków poprzez osoby, które takie te projekty inicjują. I tutaj będziemy szukać tej szansy, oczywiście jak się ona otworzy, bo na razie te programy się powoli zamykają i będziemy musieli czekać na nowe otwarcie. Chciałbym być starostą aktywnym w integrowaniu samorządów gminnych, instytucji pozarządowych i też takie pomysły na wspólne działanie z samorządami gminnymi mam i myślę, że w najbliższym czasie pierwsze spotkania moje, które jeżeli zostanie dzisiaj ten wybór dokonany, się odbędą, to właśnie z naszymi burmistrzami i wójtami, dlatego że to oni generalnie napędzają rozwój powiatu i oni mają taki realny wpływ na to, co się w powiecie dzieje i tutaj chciałbym pełnić rolę też takiego inspiratora pewnych działań, jeżeli chodzi o samorządy gminne. Następna rzecz to chciałbym też, aby przez ten rok kadencji uaktywnić Radę, bo ja jestem nauczony, jeżeli chodzi o samorząd gminny, że Rady miały bardzo duży wpływ na decyzje, które potem były przyjmowane przez wójta, czy wcześniej przez zarząd. Chciałbym, żeby nasze komisje powiatowe też pracowały
nad tymi takimi zadaniami strategicznymi jeszcze mocniej, ażeby zarząd po prostu te opinie, które komisje wypracują, mógł się na nich opierać i ewentualnie nimi posiłkować. Teraz we wrześniu tworzą się najważniejsze dokumenty, które będą oddziaływać na lata 2014-2020. Chodzi mi głównie o tworzenie PROW-u 2014-2020 i RPO lubelskiego. Uważam, że jest we wrześniu potrzeba i z taką inicjatywą wychodzę już w przyszłym tygodniu spotkać się z różnymi grupami społecznymi po to, ażeby nasz głos, głos praktyków rolników, głos prezesu spółdzielni mieszkaniowej, głos ludzi związanych ze zdrowiem, ze służbą zdrowia, głos samorządowców był usłyszany i w Lublinie przez Zarząd Województwa i w Warszawie przez Ministerstwo Rolnictwa w tworzeniu tych programów. To nie jest tak, że nie mamy na nic wpływu. Uważam, że czy on zostanie uwzględniony, czy nie, ale głos praktyków, ludzi z Kraśnika, którzy brali te pieniądze, próbowali, co im się nie podobało, co jest źle, powinien być zaznaczony. Dlatego takie konsultacje w miesiącu wrześniu z wieloma grupami się odbędą i te wszystkie uwagi, które zostaną wniesione, zostaną przekazane do instytucji, które pracują nad tym programem. Chciałbym również, ażeby starosta był takim inicjatorem rozwoju przedsiębiorczości i wspierający przedsiębiorców. Może to takie kolokwialne słowa, ale słuchajcie Państwo, naprawdę w powiecie będzie żyło się lepiej, jeżeli będą się rozwijać nasze rodzime firmy i będą przychodzić firmy z zewnątrz. Ja spojrzałem ostatnio na statystyki, zobaczyłem, jak nasi przedsiębiorcy korzystają z środków zewnętrznych i słuchajcie Państwo, jesteśmy tam niewiele ponad 2% w skali województwa, nasi przedsiębiorcy korzystali z tych środków. Coś jest nie tak. Tutaj samorząd musi aktywnie tych przedsiębiorców wziąć pod swoje skrzydła. Mam kilka pomysłów, łącznie z powołaniem takiej rady gospodarczej przy staroście, która okiem fachowców, praktyków będzie oceniała tę sytuację, diagnozowała tę sytuację, ale też przy stworzeniu takiego prężnego centrum obsługi inwestora, przedsiębiorcy, gdzie będziemy doradzać naszym przedsiębiorcom rodzimym, tym, co będą chcieli u nas zainwestować, a przecież rodzi się strefa ekonomiczna, także teraz ku temu warunki będą, żeby mieli pełną informację co do tego, z czego mogą skorzystać na rozpoczęcie czy na rozwój swojej działalności, z jakich programów dostaną konkretną pomoc. Tylko mówię, to będziemy chcieli, żeby to zadziałało praktycznie, a nie tylko na papierze, żeby każdy, który się zgłosi w naszą stronę, przedsiębiorca bądź ten, który chce założyć firmę, został obsłużony profesjonalnie i żeby ta porada została mu uczyniona. Mamy nową sytuację, jeżeli chodzi o fabrykę łoży stocznych. Jest nowy właściciel i uważam, że są pewne obawy, co będzie dalej z fabryką. Też tutaj widzę miejsce dla samorządu powiatowego, dla starosty, żeby włączyć się w to, co się teraz dzieje w fabryce. Oczywiście wpływu nie mamy, ale aktywność możemy wykazać. Trzeba z tym nowym właścicielem rozmawiać, trzeba zachęcać go do kolejnych inwestycji, trzeba próbować dać mu pole tutaj do inwestowania, żeby po prostu na dłużej zawiązać tego inwestora z ziemią kraśnicką. Nie wiem, czy to się uda, ale takie na pewno kroki zostaną w najbliższym czasie poczynione, gdyż wszyscy sobie zdajemy sprawę, czym jest fabryka łoży stocznych dla powiatu kraśnickiego. Jest to dla nas najważniejszy zakład pracy i oprócz tych małych firm, które trzymają gospodarczo nasz powiat, jest to najważniejszy pracodawca. Musimy też patrzeć, to jest już powielenie pomysłu mojego poprzednika, żeby rozwijać powiat kraśnicki w kierunku odnawialnych źródeł energii i tutaj kompleksowo, od centrum badawczego poprzez szkołę, która będzie kształcić ludzi w tym kierunku, do samego powstania
biogazowni, fotowoltaiki, również w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma powiat takie możliwości, ma powiat takie miejsca, gdzie możemy te dochody powiatu powiększyć, jeżeli w tą stronę pójdziemy, ale trzeba to zrobić kompleksowo. Mamy dość dobre przełożenie, bo przecież kolega Piotr Janczarek jest dyrektorem Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, który zajmuje się tą problematyką i tutaj będę chciał z jego takiej eksperckiej wiedzy i informacji, która jest niezmiernie ważna w tym temacie, korzystać. Oczywiście mam wiele pomysłów, nie będę ich tu wszystkich omawiał. Myślę, że tutaj publicznie je w niedługim czasie przedstawię. Ważną rzeczą jest jeszcze nasz szpital powiatowy, gdzie już na następnej sesji będziecie mieli Państwo okazję więcej o szpitalu usłyszeć, ale jest plan naprawczy oparty na założeniach programu restrukturyzacji, który został przyjęty wcześniej, który musimy teraz bardzo dynamicznie wdrożyć, bo szpital nie jest w dobrej kondycji finansowej, ale poczynione kroki mogą tą kondycję znacznie poprawić i o szczegółach tego będziemy na najbliższej sesji już rozmawiać. Na pewno ważną rzeczą jest, żeby jak najszybciej nie mówić o tym, tylko skonsolidować tą działalność medyczną w starej części Kraśnika. Na pewno dużo czasu i dużo problemów będzie, jeżeli chodzi o oświatę, bo przecież niż demograficzny nas dotyka i ostatnie prace zarządu nawet opierały się głównie na trudnych decyzjach oświatowych. Także zarząd naprawdę musi spojrzeć na szkoły w powiecie strategicznie, spojrzeć na statystyki, spojrzeć jak ta migracja uczniów wygląda. Tracimy dużo uczniów, kilkaset osób opuszcza nasz powiat już po gimnazjum i tutaj trzeba będzie też pewne kroki podjąć. Chociaż aktywność dyrektorów szkół, jeżeli chodzi o pozyskiwanie ucznia w ostatnich roku wzrosła naprawdę bardzo i z tego się bardzo cieszę. Muszą być jeszcze dodatkowe kroki, żebyśmy tych uczniów zatrzymywali w powiecie. Bardzo ważnym, jeżeli chodzi o oświatę, ważną sprawą będzie utworzenie centrum takiego szkolnictwa techniczno-zawodowego tu na bazie tej szkoły. Ma ona ku temu tradycje, warunki, kadrę i oprócz tego szkolnictwa zawodowego, które będziemy chcieli odbudować. Już widać w tym roku, że te nabory nie są złe, jeżeli chodzi o szkoły zawodowe tutaj na bazie zespołu szkół numer 3. Będziemy chcieli zwiększać prestiż tej szkoły, zarówno pod względem szkolnictwa zawodowego, jak i sportowego, żeby wyprofilować tą szkołę tutaj, tą bazę piękną, którą mamy, do tego, żeby jak najwięcej dzieciaków, również i spoza powiatu, korzystało z oferty tej szkoły. Także szanowni Państwo radni, goście, szanownych radnych proszę o poparcie, o współpracę. Również kadrę zarządzającą, która dzisiaj tutaj jest z nami, media o wyrozumiałość i dobrą współpracę. Mam nadzieję, że uda nam się ten powiat prowadzić w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. I w tym momencie proszę o informację komisji skrutacyjnej o ukonstytuowaniu się. Panowie przewodniczący, panie, panowie radni. Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się i po raz kolejny koledzy obdarzyli mnie funkcją przewodniczącego tej komisji. Dodam tylko, że poprzednio przeprowadzane pod moim kierownictwem wybory były ważne wszystkie, więc mam nadzieję, że i tym razem nie będzie problemów. Sprawdziliśmy z komisją przygotowane odosobnione miejsce do głosowania. Zapewniona tajność oddania głosu. Głosy po... będziemy kolejno wyczytywać Państwa radnych.
kolega Roman Bijak będzie wręczał opieczętowaną kartę do głosowania. Za chwilę wyjaśnię, w jaki sposób będziemy głosować. Następnie z tą kartą udajemy się właśnie tutaj w to przygotowane, odosobnione miejsce, a później składamy kartę tak, żeby nam się zmieściła do urny. Urna oczywiście też sprawdzili, jest w tym momencie czysta. Bardzo proszę pana przewodniczącego o podanie efektów pracy i wyników głosowania. Panowie przewodniczący, panie i panowie radni, pozwolę sobie odczytać protokół sporządzony przez komisję skrutacyjną z przebiegu wyboru starosty Kraśnickiego przeprowadzonego w dniu 28 sierpnia 2013 roku. Powołana przez Radę Powiatu komisja skrutacyjna, ukonstytuowana w składzie pan Marcin Gąsiorowski przewodniczący, pan Roman Wijak członek i pan Wiesław Kołczewski członek, na podstawie listy obecności stwierdza, że na 23 wybranych radnych obecnych jest 21, co stanowi niezbędne kworum do wyboru starosty Kraśnickiego. Komisja wydała 21 kart do głosowania, z urny wyjęto 21 kart, oddano 20 ważnych głosów. Kandydat na starostę powiatu Kraśnickiego, pan Andrzej Maj, otrzymał głosów za 18, przeciw 0, wstrzymało się 2 głosy. Zgodnie z artykułem 27 ustęp 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym komisja skrutacyjna informuje, że w głosowaniu tajnym na starostę Kraśnickiego wybrany został pan radny Andrzej Maj. Na tym protokół zakończono. Komisja protokół podpisała. Bardzo serdecznie z tego miejsca panu staroście gratuluję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji skrutacyjnej. Przyłączam się do gratulacji dla nowo wybranego pana starosty. Czy słóweczko? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no jestem pod wrażeniem tego głosowania i daje mi to naprawdę mocną legitymację do sprawowania tego urzędu. Cieszę się, że koalicja silnie, jednogłośnie poparła moją osobę. No cieszą mnie też głosy z opozycji, bo jest to naprawdę budujące. Mam nadzieję, że tymi głosami, taką większością zrobimy dużo dobrego dla powiatu. Będziemy na pewno dużo rozmawiać i negocjować jak najlepsze rzeczy, żeby powiat kraśnicki się rozwijał. Jeszcze raz za to poparcie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich już od teraz zapraszam do współpracy. Dla każdego czas znajdę. Także dziękuję bardzo za to poparcie. Dziękuję bardzo panu staroście. Szanowni państwo, w związku z dokonanym wyborem proszę o przegłosowanie projektu uchwały Rady Powiatu z dnia dzisiejszego w sprawie stwierdzenia wyboru starosty Kraśnickiego. Na podstawie artykułu 31b ustęp 1 i artykułu 27 ustęp 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 595. Po zapoznaniu się z wynikami tajnego głosowania ogłoszonymi przez komisję skrutacyjną, Rada Powiatu w Kraśniku stwierdza, co następuje. Na starostę, paragraf pierwszy, na starostę Kraśnickiego wybrany został pan radny Andrzej Maj. Paragraf drugi, starosta pełni swoją funkcję etatową. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru starosty Kraśnickiego podjęła. Przystępujemy zatem do podpunktu C naszego porządku obrad, czyli stwierdzenie i dokonanie wyboru wicestarosty Kraśnickiego.
Informuję, że Rada Powiatu dokonuje wyboru wicestarosty zgodnie z artykułem 27 ust. 1 i 3 na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Panie starosto, pierwsza pana decyzja. Bardzo proszę o przedstawienie kandydata na wicestarostę Kraśnickiego. Chciałbym przedstawić na kandydata na wicestarostę doktora Jarosława Czerwa, aktualnego wicestarostę do dnia dzisiejszego, absolwenta prawa i administracji na UMCS, autora wielu publikacji na łamach wielu gazet o tematyce samorządowej i prawnej, byłego sekretarza miasta Kraśnik, przewodniczącego Rady Powiatu Kraśnickiego, także człowieka, który doskonale zna problematykę powiatu. Myślę, że wspólnie będziemy powiatem dobrze zarządzać. Jego wiedza, a także naukowa, na pewno będzie bardzo potrzebna do realizacji tych zadań, które przed nami stoją. Bardzo proszę o poparcie kandydatury doktora Jarosława Czerwa. Dziękuję panu staroście. Kandydata na wicestarostę, pana radnego Jarosława Czerwa, zapytuję, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, głosowanie jest tajne i poprowadzi je powołana przez Radę Powiatu i wybrana spośród państwa radnych komisja skrutacyjna. Ze swej strony proponuję, ażeby była to ta sama komisja, która przeprowadzała głosowanie na starostę, i jeżeli nie usłyszę innej propozycji, to za moment ją przegłosuję. Nie widzę, dlatego kto z państwa radnych jest za tym, żeby głosowanie na wybór wicestarosty Kraśnickiego przeprowadziła komisja skrutacyjna w znanym już nam składzie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym skład komisji został zatwierdzony przez Radę. Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji skrutacyjnej o podanie wyników głosowania. No już w komisji liczenie idzie znacznie lepiej. Przy drugim podejściu pozwolę sobie odczytać sentencję tego protokołu. Na podstawie listy obecności stwierdza się, że na 23 wybranych radnych obecnych jest 21, co stanowi niezbędne kworum do wyboru wicestarosty Kraśnickiego. Komisja wydała 21 kart do głosowania. Z urny wyjęto 21 kart do głosowania. Oddano 20 ważnych głosów. Kandydat na wicestarostę powiatu kraśnickiego, pan radny Jarosław Czerw, otrzymał głosów za 16, przeciw 3, wstrzymuje się 1. Stwierdzam, że zgodnie z artykułem 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym komisja skrutacyjna informuje, że w głosowaniu tajnym na wicestarostę Kraśnickiego wybrany został pan radny Jarosław Czerw. Na tym protokół zakończono. Bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. W związku z dokonanym wyborem bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wicestarosty Kraśnickiego. Kto z państwa radnych Szanowni państwo, uchwała Rady Powiatu z 28 sierpnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia wyboru wicestarosty Kraśnickiego. Na podstawie artykułu 31b ust. 1, artykułu 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 595. Po zapoznaniu się z wynikami tajnego głosowania ogłoszonymi przez komisję skrutacyjną Rada Powiatu w Kraśniku stwierdza, co następuje. Paragraf pierwszy. Na wicestarostę Kraśnickiego został wybrany pan radny Jarosław Czerw. Paragraf drugi. Wicestarosta pełni funkcję etatową.
Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymujących Rada Powiatu podjęła cytowaną uchwałę. Ze swej strony serdecznie gratuluję panu wicestaroście. Życzę owocnej pracy. Szanowni państwo, przed nami kolejny projekt uchwały i decyzja w sprawie wyboru członków zarządu powiatu kraśnickiego. Szanowni państwo, kandydatów do zarządu przedstawia starosta, dlatego bardzo proszę, panie starosto, o przedstawienie kandydatur. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pozwólcie, że zacznę od kobiety. Chciałem zarekomendować na członka zarządu powiatu panią Agnieszkę Orzeł-Deptę, byłego wiceburmistrza miasta Kraśnika, od 1999 roku związana z samorządem miejskim, absolwentka Wydziału Prawa i Politologii UMCS, do dzisiaj również członek zarządu. Miałem z nią przyjemność współpracować. Ta współpraca była bardzo owocna i rekomenduję ją, żeby wszystko weszło w skład zarządu powiatu. Następną osobą, którą rekomenduję, która sama się jak gdyby przedstawiła, żegnając się dzisiaj swoją funkcją starosty, rekomenduję Tadeusza Wojtaka, do dzisiaj starostę, wieloletniego samorządowca. Jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, jego rada jest dla mnie bardzo cenna, dlatego będę chciał, żeby pracował w zarządzie powiatu i pomagał nam w podejmowaniu tych trudnych decyzji. Trzecią osobą, jaką rekomenduję, to Stefan Stachula, były przewodniczący Rady Gminy Annopol, od 2006 roku członek zarządu powiatu, bardzo aktywny samorządowiec, kto zna kolegę Stefana, tytan pracy, człowiek dialogu, podejmujący bardzo trafne, wyważone decyzje, również wspaniały artysta i twórca ludowy, który swoim talentem nie tak dawno dopiero się nam pochwalił. Także chciałbym, aby również pracował w moim zarządzie powiatu. Bardzo proszę o, aby te osoby uzyskały poparcie państwa radnych. Dziękuję panu staroście. W takiej kolejności, w jakiej był pan uprzejmy przedstawić kandydatury, zapytuję, czy pani radna Agnieszka Orzeł-Depta wyraża zgodę na kandydowanie do zarządu powiatu? Dziękuję bardzo. Czy pan radny Tadeusz Wojtak wyraża zgodę na kandydowanie do zarządu powiatu? Dziękuję. Czy pan radny Stefan Stachula wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, głosowanie nad członkami zarządu również jest tajne, dlatego konieczna jest komisja skrutacyjna. Proponuję, ażeby ten sam skład komisji skrutacyjnej, dotychczas tak sprawnie przeprowadzający nasze wybory, przeprowadził ostatnie w dniu dzisiejszym wybory. Panowie przewodniczący, panie i panowie radni, komisja wydała 21 kart do głosowania, z urny wyjęto 21 kart do głosowania, oddano 20 ważnych głosów. Niżej wymienieni kandydaci na członków zarządu powiatu kraśnickiego otrzymali głosów. Pani radna Agnieszka Orzeł-Depta, głosów za 15, głosów przeciw 2, głosów wstrzymujących się 3. Pan radny Stefan Stachula, głosów za 16, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących się 3. Pan radny Tadeusz Wojtak, głosów za 17, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 3.
Zgodnie z artykułem 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym komisja skrutacyjna informuje, że w głosowaniu tajnym na członków zarządu powiatu w Kraśniku wybrani zostali pani radna Agnieszka Orzeł-Depta, pan radny Stefan Stachula i pan radny Tadeusz Wojtak. Na tym protokół zakończono, a ja będąc jeszcze przy głosie chciałbym w pierwszej kolejności pogratulować wszystkim kandydatom. Szanowni Państwo, myśmy wszyscy wytrzymali, aparatura nie wytrzymała głosowania. Wobec ogłoszenia wyników przez Pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej chciałbym przegłosować uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Kraśniku. Na podstawie artykułu 31b ust. 1 i artykułu 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 595. Po zapoznaniu się z wynikami tajnego głosowania ogłoszonymi przez Komisję Skrutacyjną Rada Powiatu stwierdza, co następuje. Paragraf pierwszy. Członkami Zarządu Powiatu wybrani zostali Agnieszka Orzeł-Depta, Stefan Stachula, Tadeusz Wojtek. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru członków zarządu powiatu została przyjęta jednogłośnie. O głos prosił pan radny Wiesław Marzec. Panie Przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, Szanowni Państwo. Każde wydarzenie polityczne zasługuje na interpretację. Nie ma w polityce wydarzeń nieważnych. Na początku już stwierdziliśmy, że dzisiejsza sesja jest sesją historyczną, skrócenie kadencji starosty, odejście ze stanowiska. Oczywiście każdy z Państwa tutaj siedzących i mieszkańców naszego powiatu zapewne będzie miał własną wersję i własne wytłumaczenie tych wydarzeń historycznych, które tutaj dokonywaliśmy dzisiaj na sesji. Pozwolę sobie również ja na koniec sesji ocenić z naszego punktu widzenia, z pozycji tego stolika opozycji. Wytłumaczenie naszych kolegów PSL-u, żeśmy odebrali dzisiaj, wysłuchaliśmy, zmiana pokoleniowa, przegrupowanie się przed wyborami, no przy okazji wypróbowanie kondycji ZUS-u, bo jeden beneficjent przybył do ZUS-owi. Także to interpretacje żeśmy odebrali, no każda interpretacja i każde słowo ma pierwsze dno, drugie i trzecie, a może więcej można się jeszcze dopatrywać. Koledzy z koalicji, z Platformy również ocenili dosyć oględnie i delikatnie. My oceniamy to, że wyszliście koledzy z Platformy na remis. W poprzedniej kadencji wygraliście pierwsze skrzypce, w tej kadencji pierwsze skrzypce gra niewątpliwie PSL. Przetrwaliście tamtą kadencję, najprawdopodobniej dzisiaj nie było żadnych wydarzeń fantastycznych. Przetrwacie i tą koalicję i to jest chyba wasz sukces. Panu nowemu staroście oczywiście życzymy powodzenia, bo powodzenie pana starosty to jest powodzenie dla całego powiatu i dla wszystkich mieszkańców. Życzymy powodzenia i będziemy wspomagali jak tylko możemy, jak tylko potrafimy. Panie Tadeuszu, wysłuchał pan tutaj bardzo wiele tych pochwał, przychylnych opinii, tylko wypada się dołączyć. Kultura osobista, jaka tutaj przez te lata była utrzymywana przez Pana, to jest rzecz zauważalna i tutaj zawsze czuliśmy się na tej sali jako opozycja, że z Pańskiej strony
będzie wszystko ok i pan nie dopuści do żadnych innych rozgrywek, chociażby takich jak jutrzejsza sesja Rady Miasta. Samorząd powiatowy nie raz już pokazywał, że daje przykład samorządom lokalnym z naszego powiatu innym. Myślę, że to jest również pańska zasługa, że mamy taką opinię jako samorząd stabilny i stateczny. Dziękuję bardzo.